Witamy Państwa serdecznie w naszym programie Res Geste, program historyczny. Od jakiegoś czasu Muzeum Śremskie gromadzi materiały z Wojskowego Biura Historycznego w postaci skanów, wniosków o odznaczenie orderem wojennym Virtuti Militari oraz krzyżem walecznych żołnierzy związanych z regionem śremskim. W tym odcinku chcemy przedstawić Państwu wyjątkowe czyny pięciu powstańców wielkopolskich w wojnie z Ukraińcami w 1919 roku i bolszewikami w 1920. Zapraszamy. Nazwisko Muślewski słyszało wielu mieszkańców Śremu. Nosili je właściciele młyna parowego i tym samym jedna z najbogatszych rodzin w tym mieście. Z tej familii wywodził się Józef Muślewski. Dowodził powstańczą pierwszą kompanią śremską, która podczas walk pod Zbąszyniem przysporzyła mu nie lada problemów wynikających z niesubordynacji i niskiego morale części podległych żołnierzy. Pod koniec powstania wielkopolskiego wykazał się wysokimi umiejętnościami, stojąc na czele baterii artylerii, którą zresztą sam sformował. Niemniej jednak swój najwyższy kunszt dowódczy pokazał w wojnie polsko-ukraińskiej. W czerwcu 1919 roku pod Narajowem, będąc dowódcą baterii pierwszego pułku artylerii lekkiej wielkopolskiej, otrzymał rozkaz wsparcia ogniem artyleryjskim nacierającą polską piechotę na wzgórza zajęte przez wojska ukraińskie. Aby wykonać to zadanie, Muślewski musiał wraz ze swoimi ludźmi podejść jak najbliżej wrogich pozycji. Niestety natychmiast znalazł się pod ogniem artylerii i karabinów maszynowych. Żeby tego było mało, pod Muślewskim zabito jego konia. Jednak ten szybko wziął następnego wierzchowca i pokierował dalej swoimi ludźmi. Ostatecznie wojska polskie zdobyły wzgórza i Narajów, a przyczynił się do tego celny ogień baterii Muślewskiego, który za ten czyn i za wiele innych w tej wojnie otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy piątej. Ile jest warte ludzkie życie? Wiadomo, bezcenne, ale w tym przypadku, o którym zaraz powiem, było warte Orderu Wojennego Virtuti Militari. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1 czerwca 1920 roku wojska polskie miały zdobyć Okołowo, lecz na drodze do tego celu stała wieś Swoboda, którą zajmowali umocnieni bolszewicy. W ataku na tą miejscowość uczestniczył 61. Pułk Piechoty, który w czasie natarcia ponosił dotkliwe straty wśród żołnierzy. Jednemu z nich pocisk ciężko porozrywał nogę, także ten nie mógł się poruszać, wciąż pozostając pod krzyżowym ogniem na polu walki. Miał jednak szczęście, bo leżał na przedpolu pierwszej kompanii 60. Pułku Piechoty, w którym służył pochodzący spod książa wielkopolskiego Wincenty Skrzypczak. Ten z własnej woli, nie zważając na ostrzał bolszewicki, przebył 600 metrów dzielących go od rannego żołnierza, którego następnie zabrał ze sobą i dostarczył do sanitariusza kompanii. Za to poświęcenie otrzymał najwyższe odznaczenie wojskowe, czyli Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Warto jeszcze wspomnieć, że miesiąc później wyniósł z pola walki kolejnego rannego żołnierza. Jednak między innymi za ten czyn dostał już tylko Krzyż Walecznych. Wojciech Zalewski. Urodził się w Ostrowie pod Śremem, a dorastał w Jaszkowie. Co ciekawe, przez większość życia był ogrodnikiem. Rodzina do dzisiaj wspomina, że miał rękę do kwiatów,
ale jak się zaraz okaże, miał ją również do ciężkiego karabinu maszynowego. Rozkaz, który Zalewski otrzymał jako dowódca sekcji pierwszej kompanii 69. Pułku Piechoty 20 lipca 1920 roku brzmiał: niepostrzeżenie oskrzydlić z lewej strony bolszewików broniących Nowej Różanki. Pomimo silnego ostrzału Zalewski zadanie wykonał, zajmując skrawek wsi i otwierając ogień flankowy na wroga, przez co zmusił go do częściowego opuszczenia Nowej Różanki. Przy tym wziął kilku jeńców, a także zdobył ciężki karabin maszynowy, który natychmiast skierował przeciwko bolszewikom, likwidując wielu z nich. Dzięki temu reszcie kompanii udało się zdobyć wioskę, a Zalewskiemu dostać Krzyż Walecznych. W przypadku, gdy dana osoba umiera bezdzietnie, często zdarza się, że jej grób ulega zapomnieniu, a później zostaje zlikwidowany. Podobnego losu na szczęście uniknęło miejsce spoczynku Władysława Adamskiego na cmentarzu parafialnym w Śremie. Odnalazła się jego dalsza rodzina, która pomna jego zasług zdecydowała się odnowić jego nagrobek. Co ciekawe, często jego grób sprzątały obce osoby, ponieważ napis na tablicy nagrobnej, odznaczony Virtuti Militari, robił na nich wrażenie. A co takiego zrobił Adamski? Na przykład w dniu 1 czerwca 1920 roku pod Wytreskami bolszewicy atakowali pozycję 1 batalionu 69. Pułku Piechoty. Był tam także Władysław Adamski, który dowodził kompanią moździerzy. Po wystrzeleniu wszystkich pocisków rozkazał wycofać w bezpieczne miejsce moździerze, a następnie sam z 27 ludźmi kontratakował na odsłoniętym skrzydle swojego batalionu. Niby nic dziwnego, gdyby nie to, że bolszewików było pięciokrotnie więcej. Ta brawurowa akcja zakończyła się sukcesem, a sam Adamski zapisał się na stałe w historii. Oglądając słynną serię filmów amerykańskiego kina akcji z Sylwestrem Stallone w roli głównej, wiemy, że to fikcja. Jednak niegdyś żył niejaki Antoni Wesołowski, przypuszczalnie powstaniec Wielkopolski, którego wyczyn wojenny mógłby być podstawą na dobry scenariusz. W drugiej połowie maja 1919 roku uczestniczy w wypadzie skombinowanego oddziału 3 batalionu 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Pod osłoną nocy znienacka mieli zaatakować ukraińskie pozycje artylerii pod Rozdołem. Wesołowski wysunął się dość znacznie do przodu i wpadł niespodzianie na grupę ukraińskich żołnierzy. Aby nie zalarmować reszty ukraińskiego oddziału, zabił 3 i tu cytuję, łopatką. Najpewniej chodziło o saperkę. Następnie wziął 6 innych do niewoli. Niestety pozostała część oddziału ukraińskiego szybko połapała się w sytuacji i okrążyła grupę Wesołowskiego. Ten, nie zważając na niebezpieczeństwo, uderzył na wroga. Według wniosku o odznaczenie Wesołowskiego Krzyżem Walecznych miał on zginąć w tej walce. Jednak najprawdopodobniej był on tożsamy z Antonim Wesołowskim, urodzonym w Żabnie, a zamieszkałem w Manieczkach, który poległ nieco później, w kwietniu 1920 roku, w walce z bolszewikami. Czy przedstawione przeze mnie osoby można nazwać bohaterami? Tą odpowiedź zostawiam Państwu, żegnając się. Do zobaczenia.